A widzisz? Oj, dobra, i będzie po twojemu. Zgodziłeś się ze mną, chociaż raz. Zawsze mi się każe zgadzać ze sobą. I dobrze. I całe szczęście, bo okazuje się, że zrobimy ten obiekcik jeszcze od dolnej strony. Poczekaj, ja... Słuchaj, bo ja to w ogóle, bo nie tak, to nie tak rozmawialiśmy, dzień dobry, zacznij. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Nie tak rozmawialiśmy, nie tak miało być, jak zwykle po twojemu. Jak zwykle, o, teraz jeszcze powiesz, że jak zwykle po mojemu. Dobra. Nie kłóćmy się. Tak, masz rację. W zasadzie to jesteśmy w bardzo podobnym obiekcie jak wiele innych, tak? No ale robimy. Tu charakterystyczna, już widoczna wcześniej, ta ściana. I teraz o tym już mówiliśmy. Ten element z dobudowaniem kolejny element z uzbrojeniem artyleryjskim. Czyli był rozwojowy. Jak najbardziej. Wilgoć się tu pojawia. Coś ci się latarka psuje. No właśnie, a ja nie wziąłem drugiej. Znaczy mam czołówkę jeszcze, ale ty jej nie lubisz. No to nie ma problemu. Dobra. Dam ci latarkę, proszę cię bardzo. Nie, na razie jest okej. Okay. Tu pomieszczenie mieszkalne. Chociaż powiem ci tak. Ja powiedziałem pośpiesznie wcześniej, że nie jest taki sam jak 17, ale ja już widzę, że nie jest taki sam jak 17. Gadasz, jakbyś go nie znał. Jest inny. Bo ja myślę, że ja wszystkie obiekty mam w głowie. Ale to jest ewidentnie pomieszczenie, gdzie były śpiochy. Były śpiochy. Tak, izba odpoczynku, bo my jesteśmy na kondygnacji magazynowo-technicznej, gdzie była winda, była wentylatornia, ktoś to musiał obsługiwać. Także parę pomieszczeń tutaj magazynowych. Poczekaj, też. Przemek, bo ty już chcesz lecieć, bo ty chciałbyś pokazać dalej, ale nie każdy ogląda każdy odcinek po kolei. W związku z tym ktoś może zapytać, a po jaką cholerę te haki tu były? Czy tu była na przykład jakaś chłodnia, wieszali mięso? No właśnie, powiedzmy, pięknie. Tu były zawieszone prycze, na których spali ci żołnierze, odpoczywali. I z odpoczynku. Prycza zawsze była. Tutaj? Pozwól, niech ja popatrzę. Tutaj? Ta prycza była... Tutaj. Nie, ta... Tu to były chyba do tych. Tu była, tu były trzy. Raz, dwa, trzy. Zresztą tu się zachowały, zdaje się, elementy śrub. Tu po tej stronie nie widzę. To w ogóle coś trochę dziwnie było, bo tu z kolei to mi przypomina, tak jakby tutaj te obiekty... Tu na pewno też był. Tu też. Dobrze, Przemek. No zobacz. Hak do tych. Ale ten... Dziwnie to wygląda. Dobra, okej. Okay. A mogły w środku wisieć? Wiesz co? Jest jeszcze jedna opcja. No. Ktoś próbował zdemontować te haki i to poprzesuwał i tak to wyszło. Myślisz? Wiesz? Fajna na przykład, natomiast jest usacka. Na co? Kafelki? To ewidentnie... To już też przerabialiśmy. Tak, gdzieś tam. Widać kafeleczki piękne. Wiesz, my już odcinków zrobiliśmy? Wiesz, jak się czasami gubię, ale już wiem, naprawdę ponad sporo. 60. No powiem ci, że sporo tego zrobiliśmy. Bo to jest temat woda. To zostawiamy. Myślę, że jeszcze kiedyś do tego wrócimy. Dobrze. Oczywiście te numerki to są tylko muzealne. To nie są oryginalne. Tak. Wiecie co, ja jeszcze w ogóle odpalę jedną lampę, żeby było troszkę więcej widać. A przy okazji, żebym ja sam cienia nie robił, bo tak trochę gdzieś tam się tutaj pojawił. Tak. Tu jeszcze zachowały się rury wentylacyjne. O, i teraz będzie już pięknie. Teraz będzie już wszystko pięknie widać. Co? No, nie, nic. Nie, myślałem, że jakieś sygnały mi wysyłasz. A tu może było pomieszczenie do zadań specjalnych. Napisz to. Lepiej to napisz jak i sprawdź, bo ja tego nie pamiętam. A tu jest inaczej. To jest inaczej. Ale tutaj fajnie wyglądają te rury. Kurde. Chodź, bo została nam jeszcze jedna kondygnacja. Piękne rury. Rury, które tłoczyły pod ziemię powietrze. Ale pod jaką ziemię? No właśnie, drodzy moi. Zobaczcie. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy przy szybie. Nad szybą. I będziemy się przemieszczać na dół tego obiektu. Ja wam tu spróbuję pokazać co nieco. Opa.
I zobaczcie, to światełko na dole, to jest miejsce, gdzie idziemy. O, Przemek poświecił teraz, widzicie? Tutaj bokiem szły rury, gdzie niegdzie były windy, ale tu była akurat klatka schodowa i tu się szło. Ile wind było w systemie? Czekaj, to takie dość dziwne pytanie. Jak mogę ci powiedzieć, ile jest szybów w systemie, ale ile wind? Nie liczyłem. No to ciekawe. Znaczy, większość szybów była przygotowana do tego, żeby zainstalować w nich windę, chociaż... Ja wstrząsowa latarka. Widzisz, twoje chociaż latarki. Powiem ci, że tu nie widzę miejsc do zakotwienia. Ile tu jest metrów? Wygląda, że było. Słucham? 25 czy 24? Bo ostatnio mieliśmy małą rozkminę. Według liczenia schodków wyszło komuś 24,5 metra chyba, ile dobrze pamiętam. I był wielki skandal, bo myśmy powiedzieli, że 25 metrów schodziliśmy pod ziemię. Tak czy inaczej, drodzy moi, tych schodków jest całkiem sporo. Ja ciągle jeszcze trzymam się tej wersji, bo zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem. Znów są w inny sposób zrobione te narożniki takie, po których możemy suwać rękę, żeby się zabezpieczyć. Przemek nie zna tej wersji, czyli istnieje prawdopodobieństwo, że ta wersja nie jest prawdziwa. A ty, ja nie jestem, Tomek, ja nie jestem wyznacznikiem tutaj, wiesz, alfa i omega. Nie, ale to ja mówię właśnie. No raczej jestem uważam, otwarty. Że jeżeli ty nie wiesz, to kto nigdy ma tego wiedzieć? Nie słyszałem, powiem ci, naprawdę. A w końcu nie skończyłem. To jest trochę chaos z mojej strony, ale to dzisiaj ciężki dzień w pracy. Generalnie chodzi o to, że ja wysnułem kiedyś teorię o tym, że firma wykonująca nie mogła się podpisać. Jan Kowalski to robiła w ten sposób te takie, jak to się nazywa? Poręcze. No. Wykończenie poręczy. Wykończenie poręczy, żeby było charakterystyczne. No i cóż, drodzy moi, jesteśmy już w systemie. Na głównym korytarzu komunikacyjnym tego obiektu. Z tyłu mamy wejście do dwukomorowego magazynu amunicji moździerzowej. A tu... O, czekaj. Przemek się zachowuje, jakby nie był tutaj. Aż zaskoczony jestem. Tu miał być, czy powinien być, dwukondygnacyjny magazyn ośmiokomorowy, no ale to... został troszeczkę inaczej tutaj zrobiony. Nie ma tej górnej kondygnacji. No ale ewidentnie był dwukomorowy, dwupoziomowy. To nie zostało nie zrobione. Nie było tych belek? Nie. Czyli został tylko i wyłącznie przygotowany? Tak. Ho. No proszę. Ale nie było wejścia, czyli wejście ale musiało wejście być... do góry było, tu miał, byłoby, uwaga, tu. Tu. I a skąd wiesz, że tu? I w ostatnim pomieszczeniu. Bo tak było, znaczy mogło być, bo tak było w 17. Mhm. Bo w 17 nie ma tego wejścia, ale natomiast są dwie kondygnacje. Rozumiem. Dobrze, doszliśmy... Do samego końca jest zakończenie, zabezpieczenie. To również mogło oznaczać, że kiedyś system mógł być pociągnięty dalej. No tu już bym... Kiedyś mógł być. No Niemcy... No tak, potencjalnie ja też przyjmuję, że każda ceglana ściana to jest miejsce potencjalnej rozbudowy. Tego się właśnie od ciebie nauczyłem, dlatego też tą wersję przekazuję drogiej publiczności. Telewidzom i oglądaczom. O kurde. I tu zrobimy taki mały brzdęk, bo przed chwilą to w innym miejscu zupełnie było, opowiadawaliśmy tak, wam o pewnym polski pomieszczeniu. Język, trudny język. Dwupoziomowym. I Przemek właśnie odnalazł takie pomieszczenie. No tutaj było. Znaczy, tylko chcieliśmy pokazać, jak to miało być, bo w 17 brakuje nam tej śluzy wejściowej, tak? Brakuje nam tych dwóch ścian. W ostatnim obiekcie, w którym byliśmy, brakowało nam stropu, były tylko te ściany, a tutaj mamy to i śluzę. Przed chwilą właśnie zobaczyli to. Tak, to będzie tak w zeszłym tygodniu. Nie, w tym samym tygodniu. Nie. Będzie podmontowane dokładnie... A, okej, okay, dobra, tak to jest suplement. Dobra, okej. Okay. I tu jest, pytaj się skąd wiem, że jest wejście? A, widzisz, mów mi Nostradamus. Mądrego to i dobrze posłuchać. I sprawdzimy, czy było jeszcze jedno.
No mówiłeś, że było jeszcze jedno. O, panie. No i co? O, panie. I co? No to wygrałeś. Talon na balon. Główna nagroda 2 złote na loda. Pole 20 tysięcy. Mil podmorskiej żeglugi do przeczytania. Główna nagroda wąsy i broda w takim razie. Dobra. Niech ci będzie. Tu się zachowałeś się. Albo wygrałeś samochód do poskładania. Lego. Nie, a tak... Żebyś ty wiedział, co ja składam, to byś padł. A może i wiesz. W ogóle Przemek, tak szybciutko, bo to jest suplement, pamiętaj. Dobra. Wspomnijmy o tym, że na twoim kanale, który nazywa się... A to jest tylko z mojego imienia nazwiska. Albo no, P76 Lis. P76, szukajcie w takim razie, jeżeli lubicie... P76 Lis. Tak, jeżeli... A to słychać cię. Tak? Jeżeli lubicie, lubicie samoloty takie latające. Zdalnie sterowane. Zdalnie sterowane. Przemek tam instruuje o różnych ciekawych rzeczach. Dobra, wracamy do materiału, bo to był tylko suplement. No i wyszedł prawie odcinek. Jak no. Podobna sytuacja. Z tej strony rozumiem, że ktoś tam od góry już próbował sprawdzać, co jest dalej. Poszukiwaczy skarbów, tak? I wrażeń. To w zasadzie to już chyba też już o tym mówiliśmy. Tu nawet prześwituje szalonek. Tak, niestety w wielu z tych miejsc takie kopanie, robienie dziur powoduje, że po prostu wsypuje się piasek i zaczyna się obsypywać to. I to nie jest kapliczka, żeby się komuś nie wydawało, to jest zabezpieczenie. Bo ja już też słyszałem kiedyś opcję, że tu były kapliczki. I czarne msze. I czarne msze. Były krzyże. Agregatornia. Maszynownia. Agregatornia. Ha, ha. Ciekawy jestem, czy to słychać. Fajne echo jest. I dziwne uczucie. A poczekaj, Przemek. Tak? Tu była ściana, rozumiem. Miała. Aha, bo tu jest jeszcze drugi poziom. I jeszcze jedna kondygnacja. Mhm. I tutaj w wielu tych dziurach, że tak powiem, bywają otworach, bywają nietoperze. Ale nie ma. Jest jeszcze za wcześnie. Bo to nie jest okres na nietoperze. I zawsze jest obsy, znaczy ten... Są ślady. Są ślady. Narobione jest. Tak. Jednym słowem. Chciałem brzydko powiedzieć, ale nie będę mówił brzydko. Ale to już jest ten moment, że już one tu powoli mogą się pojawiać. Co by jesteśmy jeszcze w sezonie, ale one już powoli potrafią się pojawiać. No tutaj pomieszczenia mieszkalne. Wow, a tego to nie widziałem. Proszę Państwa, zaskoczony jestem. To oznacza, że ktoś tu bytuje? Pytanie zrozumiałem, do odpowiedzi wyznaczam. Ciekawe, ciekawe. Nie będziemy szukać winowajców. Ja wiesz co, powiem ci, że myślę, że zostawiamy ten temat, bo to jest ta tajemnica poliszynszyla. To jest. O, i tu mamy wejście na drugi poziom. Tu. Właśnie, bo tu jest pokazane, jak były dzielone te właśnie pozostałości. Ruhe Raume, czyli pokój. Ciche pokoje? Izby odpoczynku. No bo Ruhe to zawsze mi się kojarzyło z ciszą. Zamknij się! Lass mich in Ruhe. To pamiętam... Ja znam trochę inną wersję z tym cicho. Tak? Chyba trochę mniej ładne. No, ale tutaj fajnie jest pokazane. Zresztą w głównym systemie koło... Tak, napniewak jest. Podobnie, prawda? Tylko, że tam są dłuższe te pomieszczenia. I nie ma ściany. I nie ma ściany. Znaczy, pomieszczenie nie jest dłuższe, po prostu nie ma ściany. Czekajcie, ja tak... No. To jest druga, po drugiej stronie. To nie widać. Dobrze, ale tutaj naprawdę eleganciuśko widać, jak te pomieszczenia były dzielone, właściwie jak te poziomy były dzielone. Z dołu do góry. Idziemy po schodach, które się zachowały jeszcze w całkiem niezłym stanie. Tutaj dosyć sporo wody się skrapla. I co, idziemy z drugiej strony? No proszę cię bardzo. Ale tu jest podobny układ. No tak, oczywiście. Choć te pomieszczenia są nieco większe. Tylko ci się tak wydaje, bo w 17 w tym miejscu nie ma ściany, jest dopiero ta ściana się zaczyna i tutaj jest wejście, schody są do góry, czyli wszystko gra. Ale tu jest w ogóle bardzo ciepło. I co, i tu też? Nie wiem, co to jest, czy... Nie wiem.
Gold Plus. Gdzie dodaję. Dodaję. Dobra. No, pewnie reklamę. Nie, nie szukajmy tutaj jakiejś logiki większej. Zobaczę, ładnie. Mustafa Malowe. Tak jest. O! Kranken! Kranken Stube. Kitchen. Wohnraum. Czyli co, pomieszczenie medyczne, tak? I kuchnia, i składzik. Czyli na górze. No to go, tak jest. Zwąszynek. I lecimy do góry. Składzik z drugą częścią, która pewnie by rozwiązała naszą zagadkę. Ale gdzie tu kuchnia? Jest co, powiem ci tak. Dziwnie to wygląda. Nie. No jak nie? Wiesz co? Weź wnieść coś tutaj. Po prostu ja ci powiem tak, oni tej kuchni nie zainstalowali. Oni tej kuchni nie zainstalowali. To też niezbyt wygodne, żeby tutaj przynieść, przyprowadzić, przywieźć jakieś produkty żywnościowe. No wiesz, opis jest dość chyba jasny i klarowny. Także, no jest. A pomieszczenie, słuchaj, to kuchnia to by mogło być to większe pomieszczenie docelowo, tak, tam składziki. A pamiętaj, że izby opatrunkowe nie są zbyt duże. Mhm. Czyli wygląda na to, że tutaj tylko coś musieli przyrządzać. Planowali, bo nie ma śladu po instalacjach kotłów, tak jak na Shilu, tak? Pamiętasz, oj, te wspólniki? Nie ma śladu, człowieku, to wiesz. W pewnym momencie mogły wjechać tutaj siły i środki i wywieźć wszystko, tak jak to zresztą robiły. Nie, no ale kotły były montowane do ściany. No dobra, okej, nie będę się sprzeczał. No i co, i kończy nam się obiekt właściwie. Tu brakuje nam jeszcze ściany. I tu powinny być drzwi? Ściana i drzwi, tak. I wchodzimy już do systemu. Wiesz co, tutaj jeszcze nie, bo tutaj część ta obiektu w wielu materiałach przewija się jako taka przestrzeń na ewentualne zabiegi specjalne sanitarne, gdyby była konieczność wprowadzania. Tak patrzę, są tory, prawda? Są. Kolejkę można było tu puścić. Tak. A kolejka w ogóle jeździ. 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 Czy uda nam się pokazać kolejkę? Czy uda nam się pokazać kolejkę? Od ciebie to zależy. Zapraszam cię jutro. Nie no, jutro nie jutro, dam rady. Jutro ten, mam dyżur na kolejce. Dobra, obiekt się skończył. Tomek, obiekt się nam skończył. Tak, no, się zagadaliśmy. No to wracamy. No bo zawsze tak jak chodzimy, to się zastanawiamy i kminimy. I tu istniało prawdopodobieństwo, że w pewnym momencie miały się pojawić kolejne odnogi. Co oznacza, że cały system to wcale nie było 30 kilometrów? Ile? 30, niespełna 5, tam 34 z kawałkiem, jak tam ostatnie liczenie było realizowane, to tak to wyglądało. 30, o Jezu. Nie, 34 to... 34 kilometry, no to istnieje opcja, że gdzieś tam ktoś zaplanował, że tego było więcej. Na pewno, tu jeszcze czekam na możliwość tutaj spotkania się z jednym znajomym i tam wrócić do pewnego tematu i to też myślę, że do tematu... To jest już trzecia osoba, którą chcielibyśmy potraktować w programie. Tak. Trzecia ciekawa osoba, muszę przyznać. Dobrze, drodzy moi, to by było dzisiaj na tyle. Odcinek taki chodzony, ale myślę, że powinniśmy poznać pewne obiekty i powinniśmy o nich mówić, pokazywać i uzmysławiać wam, że temat MRU to jest temat woda. Nie ma dokumentów zbyt wielu. Już też powiem ci, też ostatnio też czekamy informacje, potwierdzenie informacji, że jednak coś mamy. O, ale to się ostatnio, niedawno ukazało. Niespełna tydzień temu? Tydzień. Widzicie, jakie nowości wam tu sprzedajemy? Także niedługo będziemy... Ale głośno się o tym nie mówi, to na razie ciężko do tego... Powiedz to jeszcze raz, ale po cichu w takim razie. No co? No to, że coś jest. Coś mamy z dokumentów, coś mamy. Mamy. Patrzę, czy mi jeszcze mikrofon nie zniknął. Dobrze, drodzy moi, to było dzisiaj na tyle. Media społecznościowe jak zwykle tu nie wchodź, prawie że wszędzie jest. No i za tydzień spotykamy się znów o godzinie 17, w najbliższy piątek oczywiście. Z głowy strzelam, ale to będzie chyba 70 odcinek. 67 chyba jest. Tak. Coś koło 70, czyli mamy mały jubileusz. Zostawcie komentarz,
możecie nas pozdrowić, nakrzyczeć albo cokolwiek innego. Pochwalić. Idźmy w dobrą stronę. Bardzo jesteśmy wdzięczni, że się udzielacie, że udzielacie nam różnych informacji, rad i temu podobnych. Na razie. Hej. A widzisz, a bo to ja byłem na takim spotkaniu trochę tajnym i wtedy była mowa o tych dokumentach i ciężko będzie je zdobyć tylko. My to słyszeli.